Wprowadzane kolejną nowość w systemie. Często o nią pytaliście, więc cieszę się, że mogę wam o niej opowiedzieć. Zdarzenia własne są od teraz bardziej spersonalizowane. To użytkownik decyduje, w którym miejscu mają być widoczne oraz na jakim stanowisku. I też, co najważniejsze, w jakim statusie ma być ona widoczna. Dodaj zdarzenia własne i sprawdź, co się zmieniło. Aby dodać przycisk, przejdź do zakładki zamówienia, a następnie akcje automatyczne. Tutaj w zakładce Zdarzenia własne są wszystkie utworzone wcześniej zdarzenia. Możesz je edytować, aby nowe ustawienia były również zastosowane dla wcześniejszych zdarzeń własnych. Dodajmy nowe zdarzenie własne. Wprowadź jego nazwę i opis. Jak widać, zdarzenie własne może być od teraz jedynie skrótem klawiszowym albo kodem kreskowym. Nie ma konieczności tworzenia za każdym razem nowego przycisku. Na potrzeby filmu wykorzystamy dzisiaj natomiast każdą nową dostępną opcję. Tworzymy więc przycisk. W tym miejscu niewiele się zmieniło: dodaj ikonę, kolor oraz nazwę. Poniżej zdecyduj, gdzie dany przycisk ma być widoczny. Zaznaczenie każdego pola spowoduje rozwinięcie dodatkowych opcji. Każde pole pozwala na wyświetlanie przycisków w wybranym statusie albo dla wybranego stanowiska. Możesz bardzo dokładnie określić, kto i kiedy ma zobaczyć zdarzenie własne. Wybierz konkretny status, albo wyklucz go z widoczności. Podobnie jest ze stanowiskami. Jeżeli chcesz, aby przycisk był widoczny w innych miejscach, postępujesz podobnie. Zaznacz interesujące cię miejsce i ustal szczegóły widoczności przycisku. Możesz nawet zdecydować, czy przycisk ma być widoczny na liście zwrotów oraz na liście zamówień. Na końcu do zdarzenia możesz utworzyć skrót klawiszowy i kod kreskowy. Od teraz masz większą kontrolę nad swoją pracą oraz pracą zespołu. Możesz tworzyć osobne zdarzenia dla zamówień i osobne dla zwrotów. Eliminujesz też pomyłki, ponieważ wybrane zdarzenia mogą być widoczne tylko w konkretnym statusie. Jeżeli połączysz to z ograniczeniem widoczności statusów dla wybranych profili pracowników, to każdy zobaczy tylko te zdarzenia, które powinien. Nie możemy się doczekać w jaki sposób wykorzystacie nową funkcjonalność. Powodzenia. Pamiętaj o subskrypcji naszego kanału oraz o naszych mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco informujemy o kolejnych nowościach.